Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 1 stycznia 2023 roku. W Kościele obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii przychodzą do Jezusa, Maryi i do Józefa pasterze, którzy mówią, że wielkie prawdy zostały objawione o tym dziecięciu. Prawdopodobnie niektórzy mogliby pomyśleć, pasterze są chyba ostatnią grupą społeczną, której Pan Bóg mógłby cokolwiek objawić. I czy w ogóle są taką grupą społeczną, której można wierzyć, że mieli jakieś objawienie? A jednak Maryja potrafi rozróżnić. Maryja potrafi odczytać, że przez właśnie prostych ludzi Pan Bóg również przemawia i przekazuje jej pewną wiadomość. Maryja do końca być może tego jeszcze nie rozumie, ale dzisiejsza Ewangelia mówi, że ona zachowuje i rozważa to słowo w swoim sercu. A więc Maryja pielęgnuje to słowo w sobie. Ona delektuje się tym słowem. I tym słowem jest nasz Pan Jezus Chrystus. I dzisiaj, w tym pierwszym dniu nowego roku 2023, chcę Cię zapytać, boisz się tego roku? Nie wiesz, co Cię spotka w tym roku? Być może masz jakieś przeczucia? Chcę Ci powiedzieć, że nie jestem w stanie jako człowiek nic Ci gwarantować, nic obiecać. Ale to, co mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, to jeśli przyjmiesz każdego dnia do swojego serca Słowo Boże i tak jak Maryja będziesz pielęgnował, delektował się Nim i rozważał, to przejdziesz przez ten rok, jakikolwiek on będzie. I chcę Ci powiedzieć, że Maryja, zgadzając się na Słowo Boże w swoim życiu, zrobiła coś takiego, jakby podpisała się u dołu pustej kartki, pozwalając Panu Bogu, aby napisał swoją treść, swój scenariusz powyżej. Wymaga to ogromnej ufności. Czy Ty tak potrafisz? Czy Ty tak możesz? Bo ten świat właściwie chciałby zrobić coś zupełnie odwrotnego. Chciałby, żeby to Bóg podpisał się, żeby mieli to czarno na białym, żeby Bóg gwarantował, a później jeszcze Pana Boga z tego wszystkiego rozliczyć. Świat by chciał zupełnie inaczej niż Maryja podchodzić do Słowa Bożego. Więc zachęcam Cię, abyś przez całe te 365 dni przeżył ze Słowem Bożym w swoim sercu, żebyś to Słowo pielęgnował i delektował się. Wygrasz. I ten rok będzie dla Ciebie bardzo szczęśliwy, dlatego że będzie to rok przeżyty razem z Panem Jezusem. I najważniejszym słowem w dzisiejszej Ewangelii jest słowo Jezus. Jeszua, czy też nieskrócona forma Jehoszua, i oznacza Bóg zbawia. I Bóg przychodzi do Ciebie nie po to, żeby Cię potępić, ale żeby Cię zbawić. On jest po Twojej stronie, cokolwiek przeżyjesz w tym roku. Czy uda Ci się zrealizować Twoje marzenia, Twoje plany? I Pan Bóg będzie Cię prowadził w taki sposób, że powiesz, ten rok był rzeczywiście bardzo udany, bardzo dobry. A być może, kiedy spotka Cię jakaś trudność, to przejdziesz przez tę trudność właśnie dlatego, że Jezus jest obok Ciebie. I życzę Tobie, abyś tak jak Maryja miał Jezusa zawsze w sercu, żywe Słowo Boga. I aby Pan Bóg Ci błogosławił przez cały ten rok i ten rok będzie dla Ciebie bardzo szczęśliwy, jak nigdy dotąd. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra. Thank you.